Dzień dobry, pani Szaskiej. Zaprosiliśmy talenty. Warszawskie talenty oczywiście. Dziękujemy Ani i Magdzie Pokrzywińskim, pannom, bliźniaczkom, uczennicom szkoły muzycznej za śliczny koncert, za wykonanie Bure na skrzypcach. W naszym studiu poza tym dzieci z przedszkola przy ulicy Tatrzańskiej, które już od najmłodszych lat uczą się grać, rysować czy też współmyśleć razem z nimi. W naszym studiu także młodzież uzdolniona, wybitnie uzdolniona, młodzież z 64. Liceum Ogólnokształcącego, która będzie się naszej rozmowie przysłuchiwała i miejmy nadzieję, że opowie nam, jak to wygląda z punktu widzenia prymusa. No i zaproszeni goście, też prymusi, jeśli nie dawni, to obecni. Witamy panią dyrektor Jolantę Lipszyc, właśnie dyrektorkę Liceum 64. Witamy Włodka Paszyńskiego, kuratora oświaty i wychowania, muzyki, fortepianu w tejże szkole, o której mówiłem, w pierwszej szkole podstawowej ogólnokształcącej muzycznej. Pani Jolanta Peryt jest polonistką, jest matematykiem i sponsorem. Jest osobą, która pracując w firmie komputerowej, czy też będąc jej szefem, Peryt właśnie to przedszkole w komputery zaopatrzyła i zdaje się jest w pewnym sensie duszą tej zabawy w komputery. I witamy panią Ewę Kazuk, psychologa, osobę, która pracowała najpierw w Otwocku, prowadziła tam poradnię zawodową. Teraz, gdzie pani teraz pracuje? Ośrodek Twórczości Pedagogicznej to jest placówka kuratoryjna i przeznaczona dla nauczycieli w Warszawie. Dodajmy, że wyciągnąłem panią Ewę właśnie z od zaczynającego się dzisiaj obozu dla utalentowanej młodzieży. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu. Na początku ja pragnę złożyć oświadczenie. Ja nie jestem, nie byłem i mam nadzieję, że nie będę prymusem. Mnie słowo prymus kojarzy się z jakimś takim dziwnym urządzeniem do parzenia herbaty, bodajże, oraz z takimi osobami, którym należy spuścić syfona. Nie lubiłem prymusów i myślę, że większość z nas tych prymusów nie lubiło. Więc mam pytanie do państwa tu zebranych. Czy łączenie tych prymusów w brygady, szkoły, koszarowanie ich w obozach, kształtowe obozach oczywiście wypoczynkowych, wsadzanie do jakichś przedszkoli. Czy to jest zjawisko pozytywne czy negatywne? Czy prymus to zjawisko pozytywne, to słowo pozytywne czy negatywne? To, że pan redaktor nigdy nie był prymusem, bo to pewnie przy okazji jakiegoś czołgu robiono. Natomiast teraz chyba to słowo może być przykładem słowa, które zmieniło znaczenie. I to znaczenie jest w tej chwili dość pejoratywne. To znaczy prymus to ktoś, bo nie należy to do dobrego tonu. No a jak to jest, jak się czuje młodzież, którą się selekcjonuje, którą tym przedmiotom, a gdzie czas na odpoczynek, na fagary, na to, żeby być najgorszym? Jak to jest, pani liceum? Znaczy, ja proponuję odejść od słowa prymus, natomiast mówić o dobrych uczniach, o dzieciach, które chcą się uczyć, bo myślę, że to jest no, metoda rozróżnienia tych, którzy chcą chodzić na Legię i tam dostawać łomot, od tych, którzy po prostu lubią i chcą siedzieć przy książce i chcą więcej, lepiej, dalej, szerzej, milej. Ja myślę, że najważniejsza sprawa, jaka jest, to to, że nie powinniśmy tym dzieciom, które chcą się uczyć, które chcą coś poznawać innego, tego bronić. Dlatego, że dla jednych przyjemnością jest spacer, dla innych przyjemnością jest siedzenie nad komputerem. I to jest jak gdyby podstawowa sprawa i chyba najważniejsza. Pytanie, czy muszą cały czas rzeczywiście siedzieć nad komputerem, czy muszą cały czas się uczyć, czy nie mają radości. No, akurat polemizuję. Uważam, że mnóstwo radości i rzecz jest w organizacji czasu, a nie w tym, co dzieci tak naprawdę robią i mogą robić. A czy należy grupować je w szkołach dla prymusów?
Właściwie są dwie drogi postępowania z dziećmi bardzo zdolnymi. Jedna jest taka, że organizuje się szkoły dla dzieci wybitnie utalentowanych i wtedy z miasta, z kraju, z zagranicy, do tych szkół dzieci są sprowadzane, lokowane w internatach i tam jest nie tyle burza mózgów, ile tak rzeczywiście no, intensywna nauka i wymagania. Jest to jakaś droga. Inna droga jest zupełnie inna. Szkoły w miarę elitarne, to znaczy przy normalnej selekcji, ale nie mówmy o szkołach dla dzieci wybitnie utalentowanych, tylko większość szkół warszawskich z tak zwanymi programami autorskimi ma w tej chwili do klasy pierwszej 8, 9, 10, 11 kandydatów. Takie są statystyki. W związku z czym mówimy o szkołach dla dzieci dobrych. I teraz w tych szkołach można stworzyć programy, można stworzyć taki system, który umożliwi prowadzenie, a nie naukę dzieciom wybitnym. I ja akurat opowiadam się za tą drugą drogą. Także dlatego, że to jest taka bardzo dziwna sprawa. Zwykle mówi się, że ci najlepsi to najlepsi i już. Ci najlepsi mają do dania dokładnie tyle samo dzieciom, które są mniej sprawne intelektualnie, ile te dzieci, nazwijmy je w cudzysłowie, mniej sprawne intelektualnie, dzieciom najwybitniejszym. Po prostu inne cechy osobowościowe, inne rzeczy do dania. I trzeba zrobić no właśnie, tak, dodania, ale kiedy się odseparuje od innych dzieci, kiedy pozostają w swoim gronie, to pytanie, komu mają dawać? Kiedy się zaczyna proces kształcenia dziecka? Dzisiaj muzyków kształci się od bardzo wczesnych lat, prawda? Ja mam łatwiejsze zadanie tutaj od państwa. Co robić z dziećmi zdolnymi? Dlatego, że jeżeli się już przyjmuje dziecko do szkoły artystycznej, w tym wypadku do szkoły muzycznej, to żeby być przyjętym, no to trzeba być po prostu zdolnym. A jak są testy, zdolne? Są testy. Dzieci przychodzą czasem zupełnie surowe. Ba, uczone, nie wiem, czy tutaj ktoś z państwa jest z przedszkola? Nie. No pani Jola jest przedszkolem. No więc w przedszkolach rzeczy dzieją się straszne. Jak moje dziecko chodziło do przedszkola, no to ja jako mamusia szłam na występ swojego dziecka posłuchać, jak ono śpiewa, jak pani gra na pianinie oburącz i było to straszne, dlatego że pianino było rozstrojone, więc dzieci właśnie szczególnie zdolne śpiewały nieczysto. I tak się, ponieważ jest dużo pytań i ono się, ale to nie jest wszystko. Zda egzamin, prawda? Na przykład akademickim. A więc te dzieci już coś w sobie przynoszą na świat, już mają w swoim domu zupełnie inne warunki. One słuchają innej muzyki, one muszą czasem iść z tymi rodzicami do filharmonii, bo rodzice no nie mają nauczycieli, co z nimi. Mają nauczycieli na co dzień, oczywiste. No, co jest robić, ale wręcz nie mają co robić. No to się bierze dziecko, siadasz tam na balkonie, pan bileter cię posadzi i masz siedzieć cichutko. Ono w tym wrasta. Ale co będzie dalej, to też nie wiadomo. Dzieciom rosną ręce. Jednym dobrze rosną, a innym ta łapka staje. Tfu, wypadek, przypadek, coś się dzieje. To już nie będzie wykonawca. I co się dzieje w takiej szkole z dzieckiem? My wychodzimy z założenia, że po prostu szkoła muzyczna jest dla dzieci uzdolnionych i potem zobaczymy, co będzie, prawda? Z tym, że bardzo uzdolnione mają tę szansę, co myśmy spytali się, czy robić obozy. To są konkursy, to są przesłuchania i one wtedy mogą się pokazać, kto jest najlepszy. Trzeba dwa pytania. Jedno pytanie to jest, co, że trafił na dobrego nauczyciela, no i przyszedł do szkoły artystycznej czy do innego miejsca, zdał ten egzamin wystarczająco. Ale druga jest pytanie o te talenty, które gdzieś przepadają, te talenty potencjalne. Pani Kazuk zajmowała się, właśnie pracowała w poradni zawodowej. Do pani zgłaszały się, jak rozumiem, rodzice z przypadkami dzieci głębszych, ale jednocześnie pytanie, czy w jakiś sposób my w ogóle szukamy tego potencjału intelektualnego, artystycznego? To trzeba odpowiedzieć, ponieważ ja słuchałam, co pani mówiły. No, zdecydowanie mieszamy tutaj dwa pojęcia. Se pozwolę jednak powiedzieć, jak to się na świecie mówi, bo no, mam okazję uczestniczyć w konferencjach, reprezentuję tam Polskę, jestem delegatem w Światowej Radzie
do spraw osób wybitnie zdolnych i co ciekawe, panie w zasadzie mówiły o szkole dla dzieci utalentowanych, a pani dyrektor o szkole dla dzieci, o których mówimy uzdolnione poznawczo, intelektualnie albo akademicko. I jest sens grupowania i kształcenia wspólnie osób, które pewnym talentem się wyróżniają, sportowym, muzycznym, tanecznym, technicznym, to ma sens. Okazuje się, że Anglia, którą podejrzewamy o taki duży egalitaryzm, ona, znaczy to nie tak, ona właśnie jest egalitarna, chociaż my podejrzewamy ją o elitaryzm. Tam jest jedna szkoła dla dzieci wybitnie uzdolnionych, to znaczy z wysokim progiem przyjęcia. I to, o czym pani mówi, szkoły ze Stowarzyszenia Szkół Twórczych albo szkoły tak zwane renomowane, prawda, te, które mają pewien poziom wysoki przyjęcia, jakby no, z definicji przyjmują dzieci lepsze. Dzieci, które przechodzą ten próg łatwo. Co więcej, prymusi, tak naprawdę to jest szkodliwe mówić prymusom, że prymus to źle, bo część prymusów to są kujony, a część to są naprawdę osoby zdolne, które nie muszą pracować. I to są osoby, tak jak w poradni ja pytam, moim postawie prymus, a kujon no to ten naprawdę, który musiał popracować, wypracować, osiągnął te same wyniki, ale to zupełnie było. Obozy są o tyle wartościowe, że no, dzieci są w takich środowiskach, w których nam trudno jest im komputer zaproponować na przykład, czy zajęcia towarzyszące, rozwijające, właśnie umiejętności takie. Często mówimy, że dzieciom zabieramy dzieciństwo, że one nie potrafią różnych rzeczy robić, nie nabywają tego, co nazywam umiejętnościami społecznymi. No i po to są obozy, po to, żeby dzieci się nauczyły, wymieniły doświadczeniami, skorzystały z tego, czego nie mają w szkole i w domu. Wymówiła pani to magiczne słowo komputer. Tak, tutaj jest. Pokazaliśmy komputer, pokazaliśmy skrzypce. Pani Jolu, byście zadali przedszkolakom komputery. Czy te komputery ich totalnie nie pochłonęły? Czy one nie wariują od tego kontaktu z ekranem? Ja może bym jeszcze zaczęła od czegoś innego, to znaczy komputery, oczywiście tutaj zaraz powiem o naszych planach związanych ze sprzętem komputerowym. Natomiast ja zawsze sobie stawiam pytanie, czy szkoła to jest stres i czy musi się wiązać ze stresem, czy też można spowodować, żeby szkoły przynajmniej pewnych stresów będą mogły unikać, pozbywać się i tak dalej. Ja chodziłam do szkoły, która była bardzo stresogenna i uczyłam w szkole, która też miała takie właśnie warunki stresogenne. Rywalizacja, stopnie, oceny. To, co właściwie wiązało się z tym, jak nas postrzegają ludzie, czego od nas oczekują, czy to będą nauczyciele, czy rodzice, czy też placówki związane na przykład z funduszem. Również pracowałam wraz z mężem w funduszu z dziećmi wybitnie uzdolnionymi. I często spotykałam się z pojęciem właśnie, czy nie krzywdzimy tych dzieci, co my im dajemy i co one mogą naprawdę nam dać. W związku z tym po prostu... Nam, czyli komu? Rodzicom, społeczeństwu? Nie, ludziom i społeczeństwu i ludziom, którzy się nimi zajmowali. I doszłam w pewnym momencie do takiego przekonania, że często więcej osoby, które... dzieci, dlatego że często są pozostawione w takim momencie na przykład już studiów, już życia zawodowego, dorosłego, same sobie, a jeszcze nie są psychicznie dojrzałe do tego, żeby prowadzić dorosłe życie. I komputery jako pewien synonim techniki, czegoś poważnego, jednocześnie stresogennego, dlatego że jeśli w tej chwili byśmy wprowadzili tu na przykład kilku naukowców, którzy nie współpracowali z komputerami, nie byli po prostu nauczeni takiego rytmu pracy, byliby w pewnym momencie na pewno gdzieś wewnętrznie zestresowani, niezadowoleni, dlatego że stawiałoby się ich w sytuacji, powiedziałabym, krótko mówiąc, niezręcznej. Dzieci moim zdaniem powinny traktować komputer jako narzędzie. Narzędzie, które jest ołówkiem, długopisem, nie wiem czym, w każdym bądź razie czymś, co powinny w pewnym momencie umieć w życiu wykorzystać, sięgnąć po to. Dlatego dostatecznie wcześniej, kiedy dziecko sobie nie zdaje sprawy jeszcze z tego, czym jest w ogóle stres, czego się od niego oczekuje, niech spróbuje. Co wybierze, czy będzie naukowcem w tej dziedzinie, nie musi być. Niech spróbuje. Pani mówi, to dziecko jest tak małe, że jeszcze się nie boi tego komputera. Tak. Bo ja powiem, że to tak
z dystansem i z zastanowieniem do komputera podchodzę. Dzieci na pewno nie. Tak. My dywagujemy o zdolnych dzieciach, o komputerach. Zdolne dzieci siedzą cicho, mają mniej mikrofonów, prawda? My tutaj mówimy o komputerach. My mamy 2 lata, ja osobiście 2 lata komputerowe, prawda? Bo mniej więcej od tego czasu w ogóle pojąłem. Być może, że jest wśród nas ktoś, kto w ogóle jeszcze się komputerem nie bawił. Ja bym chciał z was zapytać, czy ten komputer, który tu stoi, w ogóle sprawa komputera, jest dla was jakimś zjawiskiem, który trzeba opanować, czy rzeczywiście narzędziem pracy już codziennym? Czy to jest ciągle obiekt doskonalenia się? Obiekt, którego się trzeba nauczyć? To znaczy, ja osobiście w tej chwili używam komputera jako narzędzia, typowo narzędzia, które mi jest rzeczywiście potrzebne. A jak tam normalną i we wszystkich klasach wszyscy mogą się... A ja bym chciała powiedzieć o rzeczy znacznie ważniejszej, która jest pendant do tego, o czym mówiły obydwie panie. Sądzę, że nieważne jest to, w jakich szkołach dzieci będą przebywały. Czy to będą szkoły elitarne, czy to będą szkoły tylko dla dzieci wybitnych, uzdolnionych, czy to będą dzieci zupełnie zwyczajne. Tylko ważne jest to, jakie możliwości zostaną tym dzieciom stworzone. I to powinien być komputer, to powinna być kserokopiarka, powinien być łatwy dostęp do testów. I przede wszystkim powinni to być w której ze szkół. Są dzieci uznane za wybitnie utalentowane i zresztą jest, żałoby obligatoryjnie dać im możliwość rozwoju właśnie poprzez narzędzia. No to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, bo rzeczywiście szkołom bardzo dobrym należą się najlepsi nauczyciele. Ale dlaczego najlepsi? Wszędzie są potrzebni. Ja uczę w szkole gminnej i jestem przekonana, że jak najbardziej w tej właśnie szkole są potrzebni dobrze. Te dzieci są pozbawione ze względu na odległość, na umiejscowienie, warunki, toż to naprawdę wieś i gmina. Pani, nie pomogę, przepraszam, bo skojarzyło mi się bitne. To znaczy mają, można nazwać tylko około 30% złym, najwyżej 3% wyniki. Więc oczywiście ma pani rację, wszystkim dzieciom należą się nauczyciele najlepsi. Długo szkoła będzie szkołą i mało tego... Rózeczkami pan jest. Znaczy one mi jakoś tak chodzi po głowie, że to jest coś zupełnie innego niż opieka nad uczniem zdolnym, dzieckiem zdolnym, które nie musi być zdolne tak do wszystkiego. Natomiast chodzi o to, żeby ten uczeń był na jakimś tam poziomie ogólnym, a poza tym, żeby pozwolić mu uaktywnić jego... Te najlepsze jak gdyby nie zależeć na tym, bo to chyba jest już taki wątek, naprawdę nie było elit intelektualnych, że temu nie zależy na tym, żeby je tworzyć, a ryzykowałbym twierdzenie, że wręcz przeciwnie. I to nie jest sprawa jakichś tam politycznych takich tych, że nie wiem, w tym roku albo 5 lat temu albo 20. Czy ja rozumiem, że ty odpowiadasz na pytanie, czy szkoła elitarna, czy egalitarna, w sposób zdecydowany elitarna, że należy selekcjonować tych najlepszych. Broń Boże, skąd? Ja twierdzę, że szkoła egalitarna, która daje możliwość wyłapania ludzi, którzy są kimś albo mają szansę stać się kimś. I to nie talentów, bo ja rozumiem, że talenty to jest sprawa szkoły artystycznej na przykład. To jest sprawa talentu. A tutaj to są po prostu... Jeżeli ktoś ma talent, ale to ktoś może za ten talent... Nie zauważyć to i zgubić. Tak. Więc obowiązkiem szkoły jest jakby zauważyć, pomóc się. Jesteście takimi dobrymi uczniami pod tytułem 6 za 6 od góry do dołu. Bo podejrzewam, że nie. 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 Znaczy ja widzę, że tak, pani dyrektor Lipszyc jest... Powiedzcie, co robicie. Znaczy, ja myślę, że to jest najprostsza odpowiedź. Jacek, powiedz, co się zajmujesz? Po co? Czy nasuwasz? Przede wszystkim, czy jest wśród was ktoś, kto ma same 6 na przykład? No? Nie. Bo to jest prymus, nie. No. Nie. To jest prymus. Tak. Znaczy... W pewnym rozumieniu prymus to jest ten, który rzeczywiście ma same te... Pytanie jest takie, żeby mieć z tego przyjemność. To mi sprawia przyjemność. Znaczy, potrafi się mam taki sobie pomysł na życie, że interesuję się fizyką, to mi sprawia przyjemność, w związku z tym tej fizyki się uczę i może w życiu dorosłym będę się tą fizyką na poważnie zajmował. A myślisz już o przyszłej pracy, o utrzymaniu domu, pomocy rodzicom na starość? Może pomocy rodzicom na starość to trochę przesada. No, w tej chwili już jestem na pierwszej pracowni fizycznej, więc jakby zacząłem studia w jakiś sposób.
No więc o jakiejś dalszej swojej przyszłości myślę. To tak żyć trochę nie da teraz, tylko teraźniejszością. No bo to chyba o tym trzeba pamiętać, że to jest również pewnego typu inwestycja, że jest po prostu złota moneta. Jeżeli ktoś trafił ten talent, to ja rozumiem, że powinien być ktoś, kto mógłby we mnie zainwestować, czy w tego młodego człowieka dać mu, nie wiem, stypendium, prawda, które on kiedyś zwróci. Znaczy najpierw powinien być dobry nauczyciel, bo tu się pojawia chyba taki problem rzeczywiście dość istotny, no, który akurat nie dotyczy szkoły tutaj siedzącej obok mnie koleżanki, ale jest niestety autentycznym problemem, to znaczy ten talent trzeba zobaczyć, przy czym reakcja szkoły jest często różna, bo tu się powinno powiedzieć tak, że musi się znaleźć mądry nauczyciel, który ten talent wyłapie i będzie pomagać w rozwoju tego talentu. Niestety często pojawia się sytuacja dokładnie odwrotna. To znaczy pojawia się talent i ten talent staje się dla szkoły czymś na kształt zagrożenia. By mógł rozpoznawać swój swego, każdemu mądremu stempelek na łeb przybiło się razu pewnego. Od lat te stempelki w użyciu mądrym dziś mówią: ech, durnie żeż wy. A głupich jak zwykle nie widać. Dziękuję Państwu. Dziękuję.